pan, stwierdzam, że jest kworum do podejmowania uchwał. A więc otwieram 35. sesję Rady Dzielnicy 16 w Zieńczycy. Wobec braku uwag do protokołu z 34. sesji stwierdzam jego przyjęcie. Porządek obrad został Państwu przesłany i zarząd proponuje do tego porządku wprowadzić jeszcze kilka rzeczy. Wniosek zarządu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Dzielnicy 16 z dnia 25 kwietnia w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 16 do realizacji w latach 2013-2014. Jest to druk numer 279. I tutaj słowo za. Jest to wniosek, który musimy przyjąć ze względu na to, że zmieniamy naszą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy o 1100 zł. W tym roku planujemy zrobić część zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa czy budowa parkingu na osiedlu Jagiellońskim i zarezerwowaliśmy na to 5000 zł. Część, którą mamy zapłacić za projekt w tym roku jest 6100 i dlatego 1100 zł musimy przenieść z remontów na inwestycje. I dlatego ten wniosek jest i ten temat jest na dzisiejszej chwili. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę. Ale to, przepraszam, 278. 200, to, przepraszam, to pomyślę, tak? 8. Tak. Teraz właśnie tak na przyszłość. To przepraszam. Nie, Państwo mają przed sobą wszystkie preparacje. Kto śledzi, to wie. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego wniosku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę. Kolejny wniosek to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym roku 2013. Jest to druk 281. Nie, 289. Dobrze, dobrze. 289. Tak. Głos za. Jest to kwestia związana z poprawką, którą musimy w naszym planie finansowym mieć ze względu na segregację śmieci. Mamy utworzyć nowy paragraf oraz przenieść nadwyżki, które mamy na telefonach i ewentualnie tutaj rozdysponować na inne paragrafy, żebyśmy mogli te pieniądze jeszcze w tym roku wykorzystać. To jest głos za, głos przeciw. Widzę, ale przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego wniosku pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. No więc ostatnim punktem porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt drugi. Sprawozdanie z prac bieżących zarządu przedstawi pani Bożena Grzegorzyk. Proszę. Sprawozdanie będzie obejmowało dość długi okres czasu między jedną pierwszą sesją letnią a dniem dzisiejszym. W tym czasie zarząd odbył 11 posiedzeń. W tym czasie podjął 15 uchwał, w tym 5 uchwał opiniujących i 10 delegujących do różnych odbiorów poszczególnych członków Rady. Te opiniujące to dwie z nich dotyczyły zawarcia ponownego najmu, jedna poparcia budowy wiaty śmietnikowej na Kazimierzowskim 29, zmiany nazw przystanków oraz użytkowania wieczystego działki, którą zajmuje szkoła Jańskiego. W tym czasie przewodniczący naszej Rady, pan Sławomir Góra, odbył szereg spotkań i ja je wyczytam, czego dotyczyły, przy czym pragnę podkreślić, że w niektórych sprawach te spotkania odbywały się niejednokrotnie. I tak,
dotyczyły wycięcia drzew na ulicy Obrońców Krzyża i podbudowy hali sportowej na Osiedlu Wysokim. Szereg spotkań dotyczył całej realizacji hali sportowej na Osiedlu Wysokim. Była interwencja w ZIKIT, dotyczyła montażu wzbudzeniowej sygnalizacji świetlnej na Alei Andersa i oznakowania przejść pieszych na ulicy Marii Dąbrowskiej. Kolejna interwencja w ZIKIT-cie dotyczyła bieżących spraw remontowych, m.in. likwidacji barier architektonicznych oraz doposażenia ogródków jordanowskich. Spotkał się też z projektantem, który ma wykonać plan doprowadzenia światłowodu do zespołu szkół gastronomicznych. W ZIKIT-cie było też spotkanie przygotowujące do montażu monitoringu na osiedlu Kazimierzowskim na nowym parkingu oraz w innych miejscach naszej dzielnicy. Kolejne spotkanie to dokończenie budowy parkingu na Kazimierzowskim oraz omówienie realizacji zadania na ulicy Szczeklika oraz budowy dojścia do kościoła na osiedlu Kalinowym. Następne dotyczyło spraw dotyczących oświetlenia, dostawienia poszczególnych lamp, między innymi tutaj tak samo do montowania, tak samo zestawy do monitorowania boisk wielofunkcyjnych przy szkołach. Kolejne spotkanie dotyczyło przyszłorocznych inwestycji, takich jak ogródek na ulicy Fatymskiej i budowa parkingu na osiedlu Jagiellońskim. Ostatnie ze spotkań to kwestia gwarancyjnej naprawy dopiero co zrealizowanego boiska szkolnego na przyszkole 101. W tym czasie zostało wysłanych szereg pism. I tak, do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, tutaj była negatywna opinia w sprawie stacji paliw. Do jednego z mieszkańców na Złotej Jesieni poszło kilka pism, między innymi dotyczyły one pikniku lotniczego, dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego, ogródków jordanowskich na Złotej Jesieni, oraz jedno z pism dotyczyło skargi tego mieszkańca na członka naszej rady. Do Zarządu Wspólnoty Jagiellońskiej 29 pismo zostało wysłane w sprawie remontów głównych ciągów pieszych przez dzielnicę. Do Fundacji Stańczyka zostało wysłane zapytanie w sprawie likwidacji działów współpracy. Do ZIKIT. Tutaj pisma dotyczyły naprawy płytek chodnikowych klawiszujących na rondzie Hipokratesa. Dostęp naprawy w czterech lokalizacjach ławek. Dostawienia słup oświetleniowych na Jagiellońskim 9 i przy szkole 101. Wycięcia topór na Albertyńskim 16. Omówienia możliwości wspólnych inwestycji. Przejścia przez ulicę Okulickiego na wysokości Kauflanda. Oraz było wysłane zapytanie, czy osoba, która postawiła, czy stawia kiosk koło Arki, ma do tego odpowiednie uprawnienia. Do Gimnazjum 50 wysłaliśmy pismo w sprawie remontu drogi i chodnika. Do Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka prośba o przekazanie monitoringu dla potrzeb dochodzeniowych policji. Do jednego z mieszkańców osiedla Kościuszkowskiego, w sumie do dwóch, to były wysłane listy w sprawie ich pism, w sprawie konfliktów sąsiedzkich. Do mieszkańca na osiedlu Lotnisku wysłaliśmy odpowiedź, w której informujemy o zasadach utrzymania terenów naszej dzielnicy. Do ZOZ-u, taki Wydział Diagnostyki Kręgosłupa, wysłaliśmy pismo, w którym informujemy ze względu na brak środków. Nie jesteśmy zainteresowani współpracą. Do Centrum Młodzieży Jordana poszło zapytanie o szkoły, które uczestniczyły z naszego terenu w akcji Uczeń Obywatel. Do Rady Dzielnicy 17, tutaj prośba o zwiększenie stanu Straży Miejskiej. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Skarbu
informacja o działce, na której znajduje się hipoformia. Dom obsługi, listę zadań dla osób niepełnosprawnych. Do Muzeum Historycznego odmowa wsparcia proponowanych przez nich projektów. Do naszego komisariatu przekazanie na 100,5 tysiąca na samochód. Do drukarni Lejko i Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pisma dotyczyły druku gazetki. Do Wydziału Ruchu Drogowego tu była prośba o dopilnowanie przestrzegania prędkości na ulicy Okulickiego, szczególnie nocą. Na Wojewódzką Bibliotekę poinformowaliśmy o przekazaniu 3 tysięcy na zakup książek dla naszych dwóch filii i 4 tysięcy na zakup skanera. Do Straży Miejskiej przekazanie 6 tysięcy na zakup materiałów. Do Dyrekcji Domu Kultury Korczaka informacja o przekazaniu 30 tysięcy na wojsko, 25 tysięcy na działalność bieżącą i 10 tysięcy na spotkania wieńczyckie. Do Urzędu Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych, to jest odmowa dofinansowania przedstawionych przez nich projektów. Odmowa także dotyczyła prośby Szkoły 82, zabezpieczenia kominów przed ptactwem. Możliwe to będzie w przyszłym preliminarzu. Do MPO wysłaliśmy prośbę o pojemniki do segregacji odpadów dla budynku Jagiellońskiej 5. Do MOPS-u, Straży Policji poszły prośby w związku z umowami ponownego najmu. Dotyczyły one tutaj osób zamieszkałych na Kościuszkowskim, Jagiellońskim, Strusia i Złotej Jesieni. Wysłaliśmy też odpowiedź na pismo mieszkańca Pysonic, który do nas skarżył się na pracę jednego ze strażników miejskich na placu Wińczyckim. Do Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Edukacji tutaj poszło pismo o przeznaczeniu środków na radosną szkołę. Pismo dotyczyło szkół numer 100 i 82. Do Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Architektury tutaj też poszło zapytanie o kiosk gastronomiczny, który właśnie się tam sytuuje koło Arki Pana. I do dyrektora Zikitu, to już jest ostatnie pismo w sprawie przyszłej uchwały zwiększającej środki finansowe o 1100 zł na budowę miejsc parkingowych na osiedlu Jagiellońskim za Przychodnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do bieżących prac zarządu? Bardzo proszę. Aha, jeszcze jest prezentacja. Proszę bardzo pana. Proszę państwa, tą pierwszą część nie będę omawiał, no bo przy każdym przejrzeniu jest podłączone, kto był na tym odbiorze tego zadania i również opis. Odbiór bieżące utrzymanie ogródków jadranowskich odbierała pani Hałacińska Halina. Przegląd gwarancyjnych chodników Marek Bartoszek na Albertyńskim oraz na Uniwersału Połonieckiego. Odbiór wykonanie parkingu ulica Samorządowa 13 przed lotem 13. Pani Zaręba Maria. Odbiór remont chodnika Planty Wieńczyckie, osiedle przy Radce za blokiem numer 9, Szewczyk Tomasz. Odbiór poszerzenie parkingu ulica Ptaka, osiedle przy Radce 17, pan Szczurek Wiesław. Odbiór remont elewacji zewnętrznej przedszkola 151, pani Nadurska Grażyna. Odbiór, następnie bieżące utrzymanie ogródków Wierzanowskich, Hałacińska. To jest w następnym miesiącu, czyli w sierpniu. Odbiór, wymiana drzwi wejściowych oraz wykładziny w Szkole Podstawowej 101 Agnieszka Łoś. Odbiór odroczono ze względu na usterki w wykonaniu zadania. Ale jeszcze nie było odbioru. Odbiór chodnik osiedle Kazimierzowskie 8. Pan Szczurek Wiesław. Jak to zostało?
Odbiór, wymiana solarki okiennej, szkoła podstawowa 82. Adamek Robert. Odbiór w przedszkole 120. Modernizacja centralnego ogrzewania. Agnieszka Łoś. Odbiór, malowanie przedszkola 113. Pani Lira Elżbieta. Odbiór, wykonanie parkingu, ulica Samorządowa od Szkoły Podstawowej 82 do Szkoły Podstawowej 92. Pan Milewski Jerzy. Odbiór, wykonanie parkingu, osiedle Kazimierzowskie 15, Bartoszek Marek. Odbiór, remont instalacji elektrycznej. Przedszkole 116, Jarosz Piotr. Odbiór, chodnik przy szkole podstawowej 86, Buczkowski Andrzej. Odbiór, malowanie przedszkola 143, Wińczycki Zygmunt. Odbiór, remonty bieżące, szkoła podstawowa 104, pani Maria Zaręba. To wszystko. Czy teraz są jakieś pytania o bieżących prawach zarządu? Nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu, rozpatrzenie projektu uchwały.